Dzisiaj w programie witam bardzo serdecznie panią profesor Annę Timofiejczuk, dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry pani. Pani profesor, co panią sprowadza do Chicago? Ja przyjechałam do Chicago na zaproszenie organizacji, która organizuje konferencję Polish Women in Business. Poznałam osoby, które w tej chwili organizują tą konferencję w listopadzie zeszłego roku w Polsce. Była to wizyta na naszej uczelni, no i w toku różnych rozmów porozumiałyśmy się, bo to wtedy były same panie, że robimy też bardzo wiele rzeczy takich dla kobiet w Polsce i na naszej uczelni, stąd to ta moja wizyta teraz i to zaproszenie. No właśnie, a w Polsce organizowane są tego typu spotkania dla kobiet? Jeżeli chodzi o tego typu spotkania, to wydaje mi się, że nie, ale muszę powiedzieć, że jeszcze nie. Natomiast jest w tej chwili bardzo dużo takich inicjatyw związanych z promowaniem, może złe słowo promowaniem, bo kobiety nie muszą się promować, bo jakoś tak to wychodzi naturalnie, że są obecne w nauce i w przemyśle. Natomiast ze zwiększeniem czy z pokazaniem takiej szczególnej roli kobiet. Ta moja obecność tutaj, tym razem w Chicago, bardzo zazębia się z takimi różnymi działaniami, do których teraz zostałam zaproszona. Myślę, że to też jest wynik tego, że jestem kobietą, dziekanem na Wydziale Mechanicznym, Technologicznym. I ja na przykład jestem włączona w taką akcję mentoringu kobiet dla studentek. Bardzo dużo współpracujemy z przemysłem i szczególnie duże firmy podejmują teraz takie działania i różnego rodzaju akcje promujące kobiety w przemyśle. Także jeżeli chodzi o tego typu konferencje, jak ta państwa konferencja, to takich jeszcze w Polsce nie ma. Natomiast jest bardzo wiele różnych spotkań promujących młode kobiety, studentki, kandydatki na studia wyższe, szczególnie studia techniczne. Takie rzeczy zaczęły się w Polsce dziać. Ja to tak obserwuję od 2-3 lat i w tej chwili, ze względu na to też, że jestem w tej chwili kobietą, dziekanem, no to jestem w to włączana i bardziej to widzę w tej chwili. Wow. Gratuluję. Na czym w ogóle polega teraz pani praca? Moja praca w tej chwili, to znaczy tak, kiedy zdecydowałam się na pracę na uczelni, bardziej myślałam o pracy naukowej. I w tej chwili w pewnym stopniu udaje mi się to pogodzić, ale dzisiejsze czasy dynamicznie zmieniające się i przede wszystkim nasz wydział, bo ja muszę powiedzieć, że jestem z wydziału, który jest jednym z 4 najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej, więc wydział o ogromnej tradycji i tego nie chciałabym zaprzepaścić i staram się pielęgnować tą tradycję, ale jednocześnie jest to wydział, który jest wydziałem bardzo nowoczesnym. Na naszym wydziale pracuje bardzo wiele kreatywnych osób i staram się to wykorzystać. Stąd podejmujemy z moim kolegium dziekańskim wiele inicjatyw takich w stronę propagowania nowych gałęzi przemysłu, nowe kierunki studiów. Mamy, to tutaj być może też będzie taką reklamą w tym środowisku amerykańskim dla państwa, kierunki w języku angielskim. Mamy w tej chwili już coraz więcej studentów z zagranicy. Nawet w tym roku mamy panią native speakera z Chicago, która jest u nas przez rok i prowadzi z nami zajęcia w języku angielskim. Także moja praca w tej chwili jest, no dzielę tą moją pracę naukową z bardzo dużym obciążeniem, jeżeli chodzi o organizacyjne działania. Ale muszę powiedzieć, że przynosi mi to dużą satysfakcję. Ja w poprzedniej kadencji byłam prodziekanem do spraw organizacji i rozwoju i tak jakoś naturalnie to wyszło, że to, co wtedy zaczęłam robić, to w tej chwili kontynuuję. Domyślam się, że na Politechnice, pracując na Politechnice, Politechnika to jest taka specyficzna uczelnia, gdzie studiuje, przynajmniej zawsze studiowało więcej mężczyzn niż kobiet i domyślam się, że będąc dziekanem, no pani musi częściowo no, nie tyle nadzorować, co nawet zarządzać pracą mężczyzn. Jak to robić efektywnie jako kobieta? Rzeczywiście tak jest, chociaż na naszym wydziale ze względu na to, że mamy kierunki nie tylko takie czysto mechaniczne, mamy też nanotechnologię, zarządzanie inżynierii produkcji, jest wiele dziewczyn i są też kobiety. Ja w moim kolegium dziekańskim też po raz pierwszy w historii, bo jestem pierwszą kobietą dziekanem na moim wydziale, ale mam też pierwszy raz się taka w historii zdarzyło, że mamy dwie kobiety w kolegium dziekańskim, bo mam koleżankę, która jest prodziekanem do spraw nauki. No i jeżeli chodzi o... Oczywiście to jest tak, że muszę mówić o zarządzaniu, natomiast
Zarządzanie mi się troszeczkę może źle kojarzy z czymś takim, że ja muszę na kimś coś wymuszać i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie, i to mi się sprawdza, podstawą współpracy, szczególnie na uczelni, jest rozmowa. Rozmowa i dyskusja, uzgadnianie wielu rzeczy, spędzanie z tymi ludźmi czas, z mężczyznami głównie, no bo tak naprawdę to trzeba z nimi usiąść i uzgodnić i to daje bardzo dobre efekty i myślę, że dużo większe niż gdybym wydawała polecenia, zwyczajnie bez wyjaśnienia, o co mi chodzi. Tutaj muszę przyznać, że początki moje, szczególnie kiedy startowałam w wyborach na dziekana, to były takie, że no, jednym z głównych zarzutów, wciąż tak w Polsce jest, było to, że jestem kobietą. Natomiast w tej chwili, po iluś miesiącach mojej pracy, bardzo wielu, szczególnie panów, bo panie tego nie musiały robić, przekonało się do tego, że to, co robimy, ma sens i jest słuszne i bardzo wiele osób mnie wspiera. Dlatego ja muszę powiedzieć, że nasz wydział jest wyjątkowym wydziałem. Mam bardzo dobrą współpracę z wszystkimi, a mamy wiele jednostek z wszystkimi kierownikami jednostek. Dobrze, że pani o tym powiedziała, bo myślę, że to jest sedno sprawy, że to, że jest pani kobietą, było jednym z argumentów przeciwko tej kandydaturze. Było właściwie głównym argumentem przeciwko, bo innych nie było. Jak pani myśli, skąd to się bierze? Czy my wątpimy, my kobiety wątpimy, czy może mężczyźni nie do końca wierzą w nasze kompetencje? Ja myślę, że to jest i tak, że obie te sprawy, które pani poruszyła, są prawdą. To znaczy, ja sama muszę powiedzieć, kiedy no, koledzy mnie namawiali i startowałam w wyborach na dziekana, to zastanawiałam się, że przecież ja będę dziekanem na wydziale, który ma ponad 70-letnią tradycję i bardzo bałam się tego, że wydział straci na prestiżu, a jest to wydział bardzo znany w Polsce. Stąd no tak troszkę było, ze względu na to, że jestem kobietą, więc ta wątpliwość we mnie też była. Ja sobie zdaję też sprawę z tego, że w wielu sytuacjach takich kryzysowych i stresowych my kobiety inaczej reagujemy. To nie znaczy, że reagujemy jakoś panicznie, bo wiele, wiele razy jest tak, że ja uspokajam moich kolegów i to ja jestem tą taką twardą stroną na przykład jakichś takich stresowych sytuacji. Natomiast reagujemy inaczej. Myślę, że tutaj może też mężczyźni się boją tego, że my właśnie będziemy jakoś impulsywnie reagować, za miękko postępować w niektórych sprawach. To nie znaczy, że trzeba twardo, ale myślę, że tak może być, że właśnie się tego obawiają, że sobie kobiety może i merytorycznie, czy jakoś tak właśnie od tej strony reakcji na wiele takich zjawisk stresowych nie radzą sobie z tym. A to nie jest prawdą, to nie jest prawdą. Przynajmniej to tak, tyle, że ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo dało mi 4 lata wcześniej, kiedy byłam prodziekanem, bo to było ogromne doświadczenie dla mnie. Umiejętność rozmowy z ludźmi, wyjaśniania niektórych rzeczy, przekonywania. Czasami umiejętność ustąpienia, bo ja czasami mam jakieś pomysły i później słucham starszych profesorów i też trzeba po prostu, trzeba do tego dorosnąć w którymś momencie, żeby powiedzieć nie. Czerpać z rad innych też. Pani ma rację, rzeczywiście, kiedy się zastanowię, to trzeba albo zaczekać, albo się wycofać z czegoś. To jest bardzo ważne. Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to faktycznie jest ważne. Często nie zdajemy sobie sprawy, że czasami nawet własny pomysł możemy przeforsować tylko, jeżeli przyznamy rację innym. Tak też często w życiu jest. Co pani zdaniem przesądza o sukcesie zawodowym? Myślę, że może plan, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja sobie tego wszystkiego nie zaplanowałam, co się teraz wokół mnie dzieje, ale jakiś taki plan i otwartość na to, co się dzieje naokoło. Bo chociażby tutaj ja jeszcze właściwie miesiąc temu nie wiedziałam, że tu do Państwa przyjadę. Wszystko się potoczyło bardzo tak jakoś tak nagle i oczywiście poznałam Panie wcześniej, natomiast to wszystko się teraz tak nagle potoczyło. Ja dosyć dużo teraz ostatnio podróżuję, w wielu miejscach jestem. Tutaj u Państwa też przyjechałam ze względu na tą konferencję, ale poznałam tutaj już teraz przez te 2 dni, bo wczoraj wieczorem przyjechałam, bardzo wiele ludzi takich otwartych i czasami jest tak, że spotykam kogoś, kto pozornie nie jest w ogóle związany z tym, co ja robię, jest całkowicie z innej dyscypliny, ale można czasami usłyszeć jakieś jedno zdanie, coś, co na przykład zmieni kierunek, czy zainspiruje do czegoś, czy zaowocuje jakimiś kontaktami. Dlatego ja myślę, że największą
Największa taka rola to jest otwartość i takie wsłuchiwanie się w to, co jest naokoło. A uważam, że nie ma przypadków, że zawsze coś się dzieje po coś i czasami może być tak, że się kogoś w windzie spotka kilka sekund i powie coś, co może odmienić jakieś życie czy myśl o czymś. Tak faktycznie jest, albo tak może być. Będąc dziekanem na Politechnice Śląskiej, domyślam się, że musi Pani też obserwować trendy zawodowe, tak aby właściwie dobierać programy, które oferuje uczelnia. Branże przyszłości, Pani zdaniem, dzisiaj na świecie to? Tutaj mogę o tym opowiadać bardzo dużo, dlatego że pewno Państwo też orientujecie się. W Polsce w tej chwili, my jesteśmy troszeczkę opóźnieni, jeżeli chodzi o te trendy, natomiast w Polsce w tej chwili bardzo mocno promuje się przemysł 4.0. Powstała Polska Platforma Przemysłu 4.0 i mają powstać takie centra kompetencji przemysłu 4.0. My staramy się tutaj, żeby na Śląsku, bo jestem ze Śląska, jest to taki szczególny region Polski, gdzie naprawdę splata się nauka z przemysłem, staramy się to wszystko wykorzystywać. No i biorąc pod uwagę definicję przemysłu 4.0, tam jest kilka takich bardzo kluczowych i to nowych technologii. Przede wszystkim wszystko to, co jest związane z cyfryzacją, czyli przetwarzanie dużych zbiorów danych, przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo, druk 3D, robotyzacja i to wszystko, co jest z tym związane. Ja tutaj muszę powiedzieć i troszeczkę się pochwalić, że tak naprawdę wszystko to, co gdzieś tam w przemyśle 4.0 jest, jest na moim wydziale. I my staramy się studentów tego uczyć. Oprócz tego my, jako pracownicy wydziału, ja sama jestem włączona w bardzo wiele inicjatyw i przy Ministerstwie Rozwoju i w różnych gremiach i staramy się wszędzie być po to, żeby nasz wydział, nasza uczelnia była tak jakby w naturalny sposób włączona i była też przekaźnikiem tych technologii przemysłu 4.0. Oprócz tego bardzo dużo współpracujemy z przemysłem i wsłuchujemy się w to, co przemysł chciałby, jakich kandydatów przemysł chciałby pozyskać po skończeniu studiów i otwieramy nowe kierunki studiów. My w tej chwili mamy taką elastyczność w Polsce, możemy otwierać nowe, może nie nowe kierunki, ale też nowe formy. Na naszym wydziale, właściwie to jest jedyna taka forma w Polsce w takim pełnym wymiarze, otworzyliśmy w zeszłym roku studia dualne o profilu praktycznym. One są, te studia są też na kilku innych uczelniach w Polsce, ale nie na profilu praktycznym. Nasi studenci mają 6 miesięcy praktyki w przemyśle w roku i 6 miesięcy są na uczelni. Teraz będziemy mieli drugi nabór na te studia, to z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Stąd, wracając do Pani pytania, mamy rozpoznane dobrze te nowe technologie, bo włączamy się w przemysł 4.0 i w te najnowocześniejsze trendy, które w tej chwili w Polsce są realizowane, a oprócz tego staramy się też włączać nowe programy studiów i nowe formy. I mamy też studia w języku angielskim. Mamy w tej chwili 4 specjalności w języku angielskim. W tym roku otwieramy studia pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn. I mamy coraz większą liczbę, co mnie bardzo cieszy, studentów z zagranicy, bo to jest taki, nawet to nie chodzi o to, żeby ci studenci byli na tych kursach naszych, ale żeby oni się mieszali z naszymi studentami. Ja w tej chwili, co było moim marzeniem, kiedy wychodzę z gabinetu, rzeczywiście idąc korytarzami wydziału mojego, słyszę język angielski. A to ważne. To jest bardzo ważne. Dla naszych studentów jest bardzo ważne. Jak przyciągacie kobiety na uczelnię? Mamy specjalne akcje, ale myślę, że też nie trzeba ich jakoś bardzo mocno przyciągać, bo przychodzi do nas coraz więcej kobiet. Natomiast mamy specjalne dni otwarte dla dziewczyn, mamy kobiety na politechniki, mamy specjalne spotkania podwieczorki z kobietami. Jesteśmy też włączeni w inicjatywy polskie. Oprócz tego, że na samym naszym wydziale organizujemy takie spotkania, to jeszcze mamy takie ogólnopolskie wydarzenia, w które się włączamy. Natomiast ja mam nadzieję i myślę, że ja sama też jestem dobrą reklamą naszego wydziału, bo bardzo często występuję i pokazuję. Ja jestem absolwentką tego wydziału kierunku automatyka i robotyka. Też mój doktorat i cała moja kariera to jest związana z naukami technicznymi. Mam nadzieję, że też i nie tylko ja, ale moje koleżanki też są reklamą i przyciągają.
kobiet. To bardzo się w takim razie cieszę. Mam nadzieję, że konferencja kobiet, która przed nami, będzie dla Pani też jakąś inspiracją i może część z tego, co tam będzie dyskutowane, uda się jakoś przełożyć na grunt Polski. Ja jestem o tym przekonana, dlatego z taką determinacją starałam się do Państwa przyjechać. Bardzo, bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze częściej widywać, a konferencja to tylko przyczynek do dalszej współpracy. Mam taką nadzieję. Moim Państwa gościem była Anna Timofiejczuk. Profesor Anna Timofiejczuk jest dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.